Cześć, witajcie. Krzysiek na kanale Krzynol Garaż. Moi mili, dzisiaj taki szybki film. Jak w Superbie dwójce zdjąć ramkę, całą ramkę, cały element tutaj dachowy, lampki, schowka i tak dalej. Czemu to robię? Bo muszę dostać się do mikrofonu, ponieważ tu w tym aucie będziemy zakładać Bluetooth, to będzie zaraz w następnym filmie po tym, ale taki osobny film, jak to zdjąć. Słuchajcie, nie jest to jakieś super skomplikowane. Zabieramy się do tego tak. Pierwsze co, musimy zdjąć tą maskownicę, pod którą tutaj akurat jest mikrofon. Maskowniczkę delikatnie. Jest na takim zawiesiku. Pod nią się nam dwa wkręty na Torx 20 ujawniają. To jest to miejsce na mikrofon. Mamy te dwa wkręty wykręcone. Ta cała ramka nam się robi luźna. Tu ją wyczepiamy z takich dwóch małych zaczepików. I jest, po prostu. O, a co tu jest? W związku do mikrofonu tutaj? Przygotowanie jakieś do czegoś. Dobra, wyczepiamy wtyczuszkę. Mamy zespół lampki. No, możemy sobie wtedy obejrzeć rurówki tutaj i tak dalej, bo szczerze powiedziawszy, zobaczcie jak się otwiera. Jak się otwiera to, jakbyście chcieli wymienić żarówki. To jest całkiem niefajnie z tamtej strony. I sama wymiana żarówek, powiem szczerze, też nie jest fajna. Ponieważ je tutaj nie ma jak chwycić, nie? Widzicie, wymiana żarówek jest koszmarna akurat w tym aucie. Jak na swoim robiłem, to już się tutaj sparzyłem. Jak to wyjąć? Więc tak naprawdę najprościej jest wziąć i sobie wyjąć całą ramkę i z tej strony żarówki można wyjąć razem z całą oprawką i mieć to z głowy, nie? To się obkręca i musiałbym mieć jakieś szczypciki. No dobra, nie o to chodzi. Tutaj jak ja mam szyberdach, no to tutaj jest jeszcze kółeczko do regulacji szyberdachu. O, to tutaj widać bardziej, nie? Tutaj możemy obkręcić. Dobra. Co dalej? Dalej, moi mili, ujawniają się tutaj dwie śrubki. Kolejne, dwa wkręty Torx 20. Jedziemy. Ale to nie wszystko. To, kochani, nie jest wszystko. Tutaj sporo ludzi może polec, ponieważ będzie się szarpało. Ta ramka jest na takich tam dwóch zaczepach wsunięta, ale i tutaj ma takie dwa zatrzaski. O, tu i tu. Widzicie? Tutaj i tutaj trzeba sobie je podgiąć. I ona jest, ale ona dalej nie wychodzi i nie chce wyjść. Tam jest wsunięta na takich dwóch zaczepach w stronę przodu. Co my dalej musimy zrobić, moi mili? Musimy pozbyć się tego schowka. I to robimy tak. Tu jest zaczep. Raz. Dwa. I mamy. Schowek zdjęty na takich dwóch tutaj zaczepach. Tutaj żadne, zaraz mi skajtujecie za scyzoryk, jak zwykle zresztą. Ale bez czegoś naprawdę mocnego niż tam jakieś plastikowe główienka do wypinania, tego nie wypniecie, no zapomnijcie. To trzeba czymś elastycznym, twardym zrobić. No i spójrzcie, i cała rameczka nam wychodzi. Tu jest do wsunięcia. Tej ramki plastikowej nie ruszycie. Ona jest razem z podsufitką wklejona i tutaj nic się z tym nie da zrobić.
No i dobra, tu mamy wtyczkę do lampki i tu mamy jakąś wtyczkę, kurde, do mikrofonu. A po co tutaj, jak to nie było nigdy Bluetootha w tym aucie? Może coś było dokładane kiedyś? Nie wiem. No i dobra, no i tutaj mamy pod sufitkę wiązkę, tam puszczę potem. No ale dobra, w tym filmie to właśnie to chciałem wam pokazać, jak dostać się do dachu tutaj na środku auta. Dobra, to na tyle. W kolejnym filmie pewnie jutro będzie założenie modułu Bluetooth. Czyli przeciągnę wiąchę. I już. Na razie, cześć, trzymajcie się.